pan senator Antoni Mężydło. Też do pana senatora Pęka. Tak, panie senatorze, tutaj pan uzasadniając tryb wprowadzenia tej ustawy w Sejmie, o którym mówiła pani marszałek, sprawozdawca komisji, był ogromnie oburzony faktem podważania statusu jednego sędziego przez innego sędziego. I dla pana to było ogromne oburzenie. A nie oburza pana to, że ta ustawa, nad którą debatujemy, praktycznie likwiduje inne wartości, które akurat w wymiarze sprawiedliwości są bardzo ważne, jeśli chodzi o niezawisłość sędziowską i niezależność sądową. To są kwestie według mnie priorytetowe. Natomiast pytam się pana, czy pan zdaje sobie sprawę, dlaczego pojawiły się te problemy, które pana tak oburzają, czyli to podważanie statusu sędziego przez sędziego. Czy, więc pytam wprost, czy nie uważa pan, że to jest efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tej reformy, którą wyście zrobili, jeśli chodzi o tryb powoływania KRS-u? Bo rzeczywiście tak nie jest, że nie mamy modelu europejskiego sądownictwa. Chociaż wie pan, ja mając doświadczenie ze sfery gospodarczej, uważam, że najszybciej udało nam się naprawić polską rzeczywistość, tą postkomunistyczną, w tych sektorach na przykład gospodarki, w których był taki model gospodarczy, ze względu na to, że tam ta konkurencyjność praktycznie po wprowadzeniu tych ustaw gospodarczych od razu zaczęła funkcjonować. To jest jedno pytanie. Drugie to chodzi o tą Izbę Dyscyplinarną, bo wie pan, to, że w waszej reformie, w waszych reformach tych dotychczas pewnie niewiele wam się udało. Tutaj chciał pana spytać, jakie są efekty wprowadzenia tych ustaw dotychczasowej reformy po 2015 roku. Bo ja akurat tego nie widzę. Ja uważam, że ze względu na to, że musimy operować w modelu krajowym, to zmiany te i reformy powinno się prowadzić w konsultacji z rzeczywistością, czyli zarówno z ekspertami, ze środowiskiem sędziowskim, bo innego modelu ja nie znam legislacyjnego. Przyznam się, że akurat mam większe doświadczenie w sferze gospodarczej i tam nieobecność przedsiębiorców, czasami być może, że dopuszczają się jakiegoś lobbingu, ale po to są parlamentarzyści, żeby akurat niedozwolony lobbying eliminować. I tutaj tak samo uważam, że wszystkie praktycznie te ustawy są w takim samym trybie wprowadzane ze względu na to, że wy macie wymyślony jakiś sobie model, który zupełnie nie współgra z rzeczywistością, bo nie konsultujecie tego ani ze środowiskiem, ani z ekspertami, ani z fachowcami, bo eksperci są bardzo często głęboko w tym zakorzenieni. Bo według mnie, jeśli chodzi o przewlekłość postępowania, to ona wzrosła, nie zmalała. Więc jeżeli pan ma jakieś dowody, niech pan powie, o ile skrócił się czas rozpatrywania spraw sądowych. Ja tego nie widzę. To może na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Panie marszałku, ja mam taką prośbę, żeby pan jednak pilnował regulaminu, bo to są pytania, które kompletnie nie dotyczą materii, która była na komisji. Po drugie, panie senatorze, to są wszystko takie pytania z tezą. Potem się państwo oburzacie, że ja odpowiadam politycznie, bo nie jestem w stanie inaczej odpowiadać na takie pytania, w których już są zawarte tak naprawdę odpowiedzi i tezy takie bardzo ogólne i polityczne i bardzo szerokie. Natomiast na jedno pytanie panu odpowiem, panie senatorze. No pan myli dwie podstawowe jakby kategorie prawne, mówiąc o gospodarce. No akurat wolność gospodarcza jest jedną z kategorii, która wprost wynika z traktatów europejskich i nikt nie kwestionuje zasady wspólnego rynku i zasad prawnych, gospodarczych, które
obrotu gospodarczego, które tu są stosowane. Natomiast tu mówimy o ustroju sądów i wymiaru sprawiedliwości, który panu jeszcze raz powtarzam, już po raz 10 chyba dzisiaj, jest według traktatów wprost zastrzeżony do kompetencji państw członkowskich i mamy prawo ukształtować ten ustrój tak, jak uważamy to za stosowne jako suwerenni senatorowie i posłowie polskiego parlamentu. Co do procedowania w Sejmie, też jest mi ciężko mówić, bo ja nie mam żadnego wpływu na to, jak jest procedowana ustawa w Sejmie, jakie tam wartości są ewentualnie, nie wiem, łamane czy nadużywane, ale widzę z mojego punktu widzenia takiego politycznego, też proszę się nie gniewać, widzę tutaj głównie winę po stronie opozycji, która robi wszystko, żeby uczynić z tych obrad sejmowych koszmar i kompletnie niemerytoryczną, potwornie emocjonalną rozgrywkę. W związku z tym czasem naprawdę współczuję posłom, w jakich warunkach procedują. W Senacie jest trochę inaczej, ale jako senatorowie no, mamy pewne przepisy konstytucyjne, które nas zobowiązują do tego, ażeby rozpatrzeć ustawę uchwaloną przez Sejm w konkretnych terminach. Jasne. Przepraszam bardzo. Moment. Ja chciałem trochę... tak, ponieważ pan senator zwracał się do mnie z pewną uwagą. Panie senatorze, sprawozdawco, ja stosuję kryteria takie same w stosunku do wszystkich. W tej części zapewne następne jest, że będę prowadził. Pan senator Bogdan Zdrojewski. Pan senator nie dostał odpowiedzi. Nie, tak? Nie dostałem odpowiedzi, jeśli chodzi o niezawisłość sędziowską i niezależność sądową, ze względu na to, panie senatorze, że nie ustosunkował się pan do tej Izby Dyscyplinarnej. No dzisiaj widać wyraźnie, że ten kształt, który określacie w tej ustawie, on będzie naruszał te dwie wartości. Ale to są wyraźne. Dobrze, ale panie senatorze, ja uważałem, że dotychczasowe reformy, mimo że one wskazywały, że partia rządząca miała ogromny wpływ na obsadzanie niektórych stanowisk w sądach, bardzo duży wpływ, ale zawsze ta jakaś niezależność istniała. I na przykład dowodem na to, mnie to aż tak specjalnie nie martwiło, bo ta niezależność jest bardzo istotna. Bo nawet w Trybunale Konstytucyjnym zdarzyło panie się, senatorze. Że dwóch sędziów, pan sędzia Wyrębak i pan Pszczółkowski, wyłamało się wam. Panie senatorze, jesteś... Mieli kadencyjność. Czy pan mnie słyszy? Tak. To dziękuję. Jesteśmy w pytaniach. Ja zadaję, bo dostałem odpowiedzi, to szerzej. Dobrze, to ja powtórzę pana pytanie. Panie senatorze, powtórzę pana pytanie, tak? Czy Izba Dyscyplinarna w tym kształcie nie narusza niezawisłość? Sędziowska. No właśnie, nie narusza niezawisłość. Proszę bardzo. To ja uważam, że nie narusza, mówiłem już tutaj wielokrotnie o tym, a panie senatorze już wie, tak, w tym momencie na początku tej procedury, którą zainicjowała Komisja Europejska, jakie będzie rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przecież tego nie wiemy. Musimy poczekać. Na razie jesteśmy w pewnych trybach politycznych, które z mojego i prawnych, które z mojego punktu widzenia są nadużywane w celach politycznych, ale no rozstrzygnięcia póki co jeszcze nie mamy. Natomiast panie senatorze, no z całym szacunkiem odpowiedzenie na pytanie, czy nasze reformy na przestrzeni już drugiej kadencji, jak wpłynęły na polski wymiar sprawiedliwości, no przekracza zakres mojego sprawozdania i nie jestem w stanie odpowiedzieć na nie krótko, jakoś precyzyjnie, bo to by było niepoważne. Dziękuję bardzo panie senatorze. Pan senator...